o czym milczy historia. Rozpoczynamy. Jest już w studiu Urszula Pawlik, tłumacz i krytyk literatury. Dzień dobry, pani Urszulo. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. A o kim dziś? Inteligentna, błyskotliwa, niezwykle piękna, zmysłowa uwodzicielka. Najbardziej tajemnicza aktorka dwudziestolecia międzywojennego, której za życia krążyły legendy. Samodzielna i niezależna. To właśnie ona będzie bohaterką naszej dzisiejszej opowieści, Ina Benita, choć tak naprawdę, pani Urszulo, Inna Florą Buchak, bo tak nazywała się naprawdę. Tak, jak pani powiedziała, najbardziej tajemnicza aktorka, do tego znająca biegle 5 języków, mówiąca w tych językach, symbol seksu, kobieta, za której zawdzięczamy de facto rzeczownik sex appeal, który tak rozpowszechnił się dopiero w latach 60. XX wieku. Podobno była hrabianką. Ojciec był rosyjskim hrabią, babcia była polską hrabiną. Ojciec ożenił się z Polką, matka również pochodziła ze szlachty litewskiej, a ona sama urodziła się, no właśnie kiedy? Gdzie i kiedy, to jest pierwsza tajemnica, bo znamy trzy daty i trzy miejsca urodzenia: Tbilisi, Kijów i jedna z posiadłości tuż pod Kijowem, czyli też de facto Kijów. Swoje miejsce urodzenia trzymała w głębokiej tajemnicy, ale nie datę. Wystąpiła w 16 filmach. Była dobrą aktorką. Była świetną aktorką. Mało tego, była zjawiskowo piękna i była aktorką niemal całkowicie naturalną, bez żadnych operacji plastycznych, bez niczego. Na nasz dzisiejszy gust być może troszkę zatęga, bo na dzisiejsze miary nosiła rozmiar 40. Jedyną rzeczą, która w Inie Benicie została zmieniona, to były jej włosy. Ona z natury była bardzo ciemną szatynką, no, albo jasną brunetką, jak kto woli. Natomiast to była moda Jane Harlow wtedy i kazano jej przy graniu w drugim filmie ufarbować włosy na platynowy blond i jako platynowa blondynka już przeszła do historii. Do tego ogromne zielone oczy z firankami rzęs. Cudowne ręce o długich palcach i paznokciach. Jest takie jej zdjęcie, gdzie ubrana jest i wyłącznie w pierścionek. Mówiono, że to jest pierścionek z szafirem, niemniej odnaleziono go. Jedyna pamiątka de facto, która została materialna po Inie Benicie, za wyjątkiem taśmy jej filmów, to jest właśnie ten pierścionek, który okazał się pierścionkiem z ametystem i który jest w posiadaniu w tej chwili prawnuka. O czym milczy historia? Dziś opowiadamy państwu historię zapomnianej, choć czy zapomnianej przez nieuwagę, czy z premedytacją, to jeszcze będziemy dzisiaj o tym mówić, aktorki Iny Benity. Ina była, jak już mówiłyśmy, przepiękną, zmysłową kobietą, znakomitą aktorką, ale tak naprawdę, pani Urszulo, to chyba jeszcze ciekawsze niż filmy, w których zagrała, było jej życie i w ogóle to życie to właściwie gotowy scenariusz na film. Na nie jeden. Jeszcze tak, żeby wrócić do tego, jaki to był symbol, jaki to był kanon piękny. Bezsprzecznie była to najpiękniejsza polska aktorka dwudziestolecia międzywojennego. Czekano na nią na salonach, prawda? Kiedy się pojawiała. Na balach, bal nie mógł być rozpoczęty bez Iny Benity. I jej zdjęcie zdobiło luksusowe pudełko czekoladek Wedla. Po prostu wkładano je do środka, a wtedy bombonierka to było małe dzieło sztuki. No cóż, kariera przebiegała wspaniale.
wspaniale. Przed wojną zaliczyła dwóch mężów. Powodzenie miała ogromne. Powodzenie miała ogromne. Kochanków miała całe mnóstwo, bo była niezwykle kochliwa. Jeden z jej romansów zadecydował de facto o jej przyszłości, bo wdała się w romans z niezwykle przystojnym Igo Simem, który się okazał konfidentem, szpiegiem i który później ją szantażował. Gdy wybuchła wojna, ona pracowała w polskim podziemiu, była informatorką AK, pokazywała się w związku z tym na salonach, jak to się mówi, albo w towarzystwie oficerów niemieckich z jednej strony, żeby się nie narazić władzom okupacji, z drugiej strony, żeby zbierać wiadomości. I te wiadomości były nadzwyczaj cenne dla polskiego wywiadu, dla polskiego AK. Z tego względu była też posądzana o to, że była kolaborantką, ale to zostało zdementowane. To zostało zdementowane. Mało tego, są niezbite dowody, że bardzo dużo zrobiła dla polskiego wywiadu. Uratowała wiele istnień. Wiele osób, w tym również jedną osobę z całą pewnością wyciągnęła z obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. No ale jak powiedzieliśmy, była kochliwa, serce nie sługa i miała pecha zakochać się w oficerze propagandy Wehrmachtu, w Austriaku. No i ten związek miał fatalne skutki dla nich obojga. Tak, oni byli zakochani w sposób nieprawdopodobny, do tego stopnia, że jak jego odwołano do Wiednia, bo z urodzenia był Austriakiem, Ina postanowiła wyjechać razem z nim, co nie było takie proste, bo była rodowitą Polką, 1/4 Rosjanką w 3/4 Polką, co było podwójnie źle, bo już wtedy Związek Radziecki był uwikłany w wojnę z Niemcami. Wyjechała na fałszywych papierach do Wiednia i tam, co się okazało, ogromne rozczarowanie. Zamiast ślubu, na który jechała, okazało się, że wybranek jest żonaty i trafiła prosto w ramiona jego żony, która żądna zemsty doniosła na gestapo. Efekt tego był taki, że ukochany został natychmiast wysłany na front wschodni, natomiast ona deportowana do Polski prosto na Pawiak. Z tego związku urodził się syn. Trafiła w ciąży i właśnie w więzieniu na Pawiaku urodził się mały Tadeusz. On się urodził w kwietniu i pierwsze miesiące życia spędził właśnie w najbardziej okrutnym więzieniu, z którego razem z matką wyszedł na dzień przed wybuchem Powstania Warszawskiego. No i tu pojawia się kolejna wielka zagadka w życiu Inny Benity. O czym milczy historia? Wyszła z synem z Pawiaka i przez bardzo wiele lat nie bardzo wiedziano, co stało się z Iną. Przypuszczenia były takie, że zginęła w kanałach, przedzierając się tamtędy właśnie z synem. Całkiem niedawno wyświetliła się druga część historii jej życia, pani Urszulo. W zasadzie trzecia, prawda? No w zasadzie trzecia. Bo rzeczywiście z powstania, z Pawiaka trafiła do domu, w którym mieszkał jej ojciec. Była to starówka. Powstanie, wiadomo jak wyglądało. Starówka była tym najbardziej ostrzeliwanym, najbardziej burzonym, najbardziej niebezpiecznym miejscem. Jej udało się dostać do kanałów, co nie było takie proste, bo wtedy odbywała się ewakuacja i z tych kanałów trafiła do Śródmieścia. Przy czym to też nie było takie pewne, czy trafiła, bo ludzie,
którzy z nią szli, twierdzili, że szła z dzieckiem i w tychże kanałach została zagazowana. No i ślad po niej zaginął. W 2018 roku przez przypadek pojawiły się nowe fakty, które wyjaśniły zagadkę. Tak, ślad po niej zaginął. Twierdzono, że Ina Benita nie żyje. Tymczasem dostała się do obozu w Pruszkowie. Tam została rozdzielona z synem. Okoliczności tego rozdzielenia nie znamy. Wiemy tylko, że dziecko trafiło potem do przypadkowej rodziny, która mieszkała w Pruszkowie, gdzie rodzina Grzesiaków opiekowała się dziećmi i w ten sposób wzięła z sierocińca bardzo chore dziecko, które trafiło do nich i którymi się bardzo czule zajęła, nie wiedząc, czyje to jest dziecko. Ale syn wrócił do matki, tak, w końcu. Zupełny przypadek, znowu filmowy, jak pani była na spacerze z dzieckiem, przez przypadek spotkała opiekunkę dziecka, gdy on był bardzo mały. W ten sposób pani się dowiedziała, że jest to dziecko Iny Benity. Była to jedyna osoba, która wiedziała, co się z Iną stało. Natomiast nie był to jedyny syn Benity, bo jej dalsze losy powiązały ją z kolejnymi mężczyznami i te związki zaowocowały także potomkami. Tak, kolejny oficer Wehrmachtu zakochany w niej wywiózł ją do Niemiec. I to był kolejny jej mąż. Po rozwodzie z pierwszą żoną wzięli ślub, usynowił dziecko, które już wtedy miało 2 latka. Z tego związku urodziła się córka, która zmarła w kilka dni po porodzie. Prawdopodobnie zmarła, bo tego też nie wiemy. No, kolejny pech zapukał do drzwi, bo mąż raptem pół roku po ślubie został napadnięty przez zwalnianych masowo przymusowych robotników, w tym wypadku Ukraińców, został przez nich zakatowany na śmierć. Ona, ciało zaginęło, ona nie wierzyła w śmierć męża i szukała go po całej okolicy. Po 1,5 roku wreszcie to ciało znaleziono, zidentyfikowała je. I dla niej to już był sygnał, że trzeba opuścić Niemcy. Zresztą niewiele ją z nimi łączyło. Wyjechała do Francji. Ogromnej traumy. Wyjechała na Lazurowe Wybrzeże, gdzie występowała w kabaretach, bo ona obok kariery filmowej również doskonale tańczyła i występowała w polskich kabaretach. No i poznała kolejnego męża. Musiała się rozstać z dzieckiem, oddając go do Sacré-Cœur. Poznała tym razem Amerykanina, który był związany z przemysłem lotniczym, był lotnikiem, wyjechała z nim najpierw do Maroka, potem do Algierii, gdzie też występowała. Jej potomkowie podobno mają do tej pory lampiony, który jej podarował podczas występu król Maroka. No i tu ją znowu prześladował pech. Musiała z mężem opuścić Afrykę Północną ze względu na niepokoje. Wrócili do Stanów Zjednoczonych, początkowo do Nowego Meksyku. Szczęście małżeńskie nie trwało długo, mimo że z tego związku urodził się kolejny syn. Mąż zmarł niestety na raka i ona została z dwojgiem dzieci, tak naprawdę bez środków do życia. I wielka polska aktorka całe lata pracowała jako sprzątaczka. Szczęście się do niej ponownie uśmiechnęło. Poznała kolejnego przystojnego mężczyznę swojego życia, za którego również wyszła za mąż i tu już była ta odwrócona karta. To był ostatni mąż. Przestała sprzątać i do końca życia była panią domu, czułą matką i czułą babcią. A jak natrafiono na jej ślad? Synowie, bliźniacy jej męża, jeden pracujący w dyplomacji, drugi będący ministrem w Serbii, postanowili zbadać
co się działo z ojcem po rozwodzie z matką. W ten sposób natrafili na ślad jego drugiej żony i konsekwentnie zaczęto tym tropić, śladem tak. się te posuwać ślady. I trafiono do Inny Benity, a w zasadzie do wspomnienia o niej, gdyż zmarła ona równo 40 lat po tym, jak opuściła starówkę, jak opuściła zrujnowaną Warszawę w 1984 roku. Scenariusz filmowy, o wiele bardziej zajmujący od scenariuszy tych filmów, w których Benita grała. Czy Państwa zafascynowała ta historia? Inna Benita, niezwykle tajemnicza, seksowna, inteligentna aktorka, po której trochę ślady zostały zatarte, nie tylko nie przez trochę, jej... całkowicie zostały nie zatarte tylko... ślady przez nią i przez tak. władzę PRL. No właśnie, nie tylko przez życie, tak. Wszystko to się nałożyło. I władzę, i jej życie, i środowisko. No ale teraz znowu jej historia zobaczy światło dzienne, właściwie już na światło dzienne, na świetle dziennym się pojawia. Jeśli Państwu się spodobała ta opowieść, to chcemy polecić Państwu lekturę, która może uzupełnić tę historię. Książka, która ukazała się bardzo niedawno, Inna Benita, za wcześnie na śmierć, ze zdjęciem na okładce, które zostało ponownie opublikowane po wojnie, bo po raz pierwszy pojawiło się na okładce tygodnika Film, ostatnim wydaniu przedwojennym. Inna Benita, bohaterka naszej dzisiejszej opowieści, a snuła tę opowieść Urszula Pawlik. Bardzo dziękuję Pani Urszulo. Dziękuję Pani redaktor, dziękuję Państwu. Agnieszka Strzemińska, dziękujemy, do usłyszenia. O czym milczy historia?